straszne. W Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztabli leżąc. Na stołecznym Bemowie medale rozdano we wszystkich kategoriach wiekowych, juniorów, seniorów i weteranów. Siłacze i siłaczki z Mazowsza byli królami wyciskania. Zdobyli w sumie 16 złotych medali. Na najwyższym stopniu podium stanął między innymi lider naszej reprezentacji, Daniel Miller, który w rodzinnej Warszawie triumfował z wynikiem 245 kg. Spodziewałem się, że jednak jakieś inne zbędne, dużo powiedzieli moich oczekiwań. Pojawiły się jakieś pewne błędy techniczne, trzeba wyeliminować. Medal zdobył także na pobiegu, gdyż tak niestety Długobruka był trzeci w swojej kategorii wagowej. Wynik, który uzyskałem, czyli 170,5 kg, nie były kresem moich możliwości, gdyż w czasie treningów dźwigałem znacznie większe ciężary. Jednak dostałem nominację na Mistrzostwa Świata na Litwę i mam nadzieję, że tam się odegrę. Krążki zdobyli także inni ciężarowcy z Kobyłki. W sumie o medale walczyło 9 juniorów i 1 weteran wichru. Ten start wypadł na piątkę z plusem. Nasi wszyscy zawodnicy juniorzy zdobyli medal. Medal tylko nie zdobył weteran. Zdobyliśmy 4 złote medale i ustanowiliśmy kilka rekordów Polski. Na Bemowie były jednocześnie kwalifikacje do majowych Mistrzostw Świata w Kownie. No tak!